Cześć, tu Magda z Love Island. Dzisiaj zagram w Kołoplotka. Dobra, zaczynamy. Kim zatańczyć jeszcze raz chciał Krzysztof Krawczyk? Jezu! Ze mną mógłby zatańczyć? Może by chciał? Kiedyś? Wcześniej? Nie wiem. Za kim z programu szczerze nie tęsknisz? Nie tęsknię za Oliwią. Czy Igor dba o porządek? W sumie jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji, jeszcze razem nie mieszkamy, więc to się dopiero okaże. Ale byłam u niego w domu w Anglii i tam ma w swoim pokoju porządek wszędzie, więc chyba tak. Dobra, wyznanie. Jakie mogę mieć wyznanie? Wiem. Od dziecka najbardziej boję się, chyba przez to, że oglądałam tyle strasznych filmów, ale ta postać, której się najbardziej boję, to Samara wychodząca z telewizora. Te czarne włosy i wszystko, straszne jest, straszne jest. Czego brakuje w twoim domu? Brakuje mi więcej własnej przestrzeni. Bo jak na razie mieszkam z rodzicami, ale to się zmieni, bo zaczniemy mieszkać z Igorem, więc pewnie będzie lepiej. Jak byłam mała, często spałam u babci i u dziadka i babcia zawsze mi mówiła, że jak usypiam, to nie mogę nóg wystawić za łóżko, bo mnie potwory zjedzą. I od tamtego czasu zawsze się boję wystawiać nóg za łóżko, że coś mnie od dołu złapie. Taka historia. Nie wiem, czemu babcia mnie tak straszyła w ogóle. No ale tak było. Szybkie strzały, tak. Pierogi. Spać. Zdradzać. Zakochiwać się. Do kina. Rihanna. Pamiętam, jak w dzieciństwie mój tata ma brata rodzonego i nie wiem, o co mi chodziło dokładnie, ale byłam w nim zakochana i już nam świetlaną przyszłość tutaj wróżyłam i zawsze chciałam, żeby mi kupił papugę, jak będziemy brać ślub. Tak było. Co cię wkurza w Polakach? Co mnie wkurza w Polakach? Brak tolerancji, to, że to, co się teraz dzieje na świecie, to jest następna sytuacja, która mnie denerwuje, to, że kobietom się znowu ogranicza swoje prawa. Jak naprawić ten świat? Jak naprawić ten świat? Jakie głębokie pytanie. Fajnie, jakby każdy był dla siebie dobry i miły, ale chyba tego się nie da zrobić, ale wtedy na pewno byłoby lepiej, gdybyśmy siebie akceptowali po prostu takimi, jakimi jesteśmy. To jest ciekawe, że teraz mam 23 lata i mieszkam z rodzicami, a jak miałam 10, to się wyprowadziłam z domu i mieszkałam sama w internacie. Tak, teraz mieszkam z rodzicami i mama najbardziej o to, co się wkurza, to zawsze o prasowanie. Nigdy tego nie rozumiem, co w tym prasowaniu jest tak ważnego, że trzeba to robić regularnie. No, ale to jest taka rzecz. Dobra. Czy masz coś do powiedzenia naszym rządzącym? Wypikamy jak Tak. Ostatnio byłam na proteście też. Od razu jak wróciliśmy z Igorem, to poszliśmy, tylko wysiedliśmy z samolotu, jak wróciliśmy z Anglii i poszliśmy na protest. Więc te hasła bardzo do mnie trafiają. Jak wypikamy, to dobrze. Czym Igor zaskoczył cię w prawdziwym życiu? W sumie z Igorem po programie i w programie jest tak samo, tylko jakby nic się nie zmieniło oprócz tego, że jesteśmy coraz bliżej i że też teraz planujemy razem zamieszkać. No tak, seksu w programie nie było. To też może mnie zaskoczyło. No i tak. Mam za dużo ubrań. I tak magazynuję te ubrania. Każdy mi mówi, jak do mnie przychodzi, że mam tyle ubrań, że sam nigdy tyle nie widział, a dla mnie jest cały czas za mało. Jak wygląda wasza codzienność z Igorem? Jak na razie, odkąd wyszliśmy z programu, to
na początku byliśmy tydzień w Warszawie, to tak sobie odpoczywaliśmy, potem pojechaliśmy na tydzień do Anglii, żeby spędził ze swoimi rodzicami czas. No i teraz, odkąd wróciliśmy do Warszawy, to szukamy mieszkania, więc się zajmujemy takimi ogarniającymi rzeczami, bo już chcemy mieć swoje miejsce. Więc na razie to tyle głównie. A mieszka u twoich rodziców? Tak, teraz mieszkamy u moich rodziców. Polubili go? Polubili go, zaakceptowali, myślę. Mama od razu, jak z nim rozmawiałam, bo tam była taka rozmowa jeszcze w willi, to pamiętam, jak Igor potem poznał rodziców i tak dalej, to mama już przed tym, jak go poznała wtedy na kamerce, to powiedziała: no, fajny ten Igor. Czy masz kontakt z Oliwią? Nie mam kontaktu z Oliwią. Chcesz mieć kontakt z Oliwią? Czy chcę mieć kontakt z Oliwią? Mam wystarczająco koleżanek, niepotrzebne mi nowe. Jak byłam mała, to byłam trochę wybredna i jak chodziłam do babci, to nie lubiłam jej skórek od chleba i babcia musiała mi robić takie, to się nazywało wtedy żołnierzyki, takie małe prostokąciki, żebym w ogóle cokolwiek zjadła. Moja ulubiona książka, znaczy ta seria książek, to zawsze była, jak czytałam, jak byłam mała, Ania z Zielonego Wzgórza. Koperta czy nie? Tak. Dobra. Magda. Na miłości i parowaniu to ty się znasz. Oto pięć polskich gwiazd. Pięć facetów i pięć babek. Musisz ich dobrze sparować. Wybór ten uzasadnić. Monia Kej, Karolina Gilon, Kleo, Julia Wieniawa, Danuta Cholecka. Idziemy. Tutaj Michał Szpak, mamy z facetów. Michał Wiśniewski, Radek Majdan, Dawid Podsiadło, dobra. I ostatni, Krzysztof Ibisz, wiecznie młody. Kurczę, to nie takie proste. Karolina Gilon, Dawid Podsiadło, dwie artystyczne dusze będą do siebie pasować. Karolina lubi śpiewać, Dawid śpiewa, więc może się dogadają. Julię Wieniawę weźmy z Michałem Szpakiem. Może być fajnie, zobaczymy. Michał Wiśniewski, niech pójdzie do Danuty Cholewskiej. To może być takie wybuchowe połączenie. Radka Majdana damy do Moniki. Co prawda ma chłopaka, ale co tam? Przeparowanie zawsze może być. Krzysztof Ibisz z Leo. Coś może z tego być. W sumie to niby nie wierzę w przesądy, ale nigdy nie przechodzę pod tymi złączonymi znakami. Tak to się nazywa? Tak. Tak. Czy Igor jest kochliwy, czy wierny? Wierny. Chociaż mówili na niego w programie trochę inaczej, że jest kochliwy, ale to też ciężko tam stwierdzić, bo tak naprawdę program na tym polega. Twój crush to? Kurczę, jak miałam do takiego bardziej z młodości, jak miałam 11 lat, to moim crushem był 50 Cent. Uwielbiałam go, naprawdę. Jak miałam 11 lat, to słuchałam go z tatą zawsze. Jak byłam mała, to miałam chomika i niestety mój chomik utopił się we własnym piciu. Teraz się śmieję, ale to było przykre, bo miał taką miseczkę i jakoś wpadł do niej dziwnie i zrobiłam mu pogrzeb na ogródku. Może ktoś nie wie, ale właśnie skończyłam dziennikarstwo, obroniłam się w sumie od razu, jak wróciłam z programu, to od razu miałam obronę. Poszło dobrze, więc licencjat mam za sobą, teraz tylko jakieś dalsze plany, ale to zobaczymy, bo teraz sobie robię taki rok przerwy. Brzydzę się dotykania surowego mięsa. Nie lubię, jakoś mnie to tak nie za bardzo się podoba. Dawaj, wymień swoje trzy wady. Okej. Pierwsza to, że się spóźniam często. Często. Potwierdzam! Druga. Jestem krytyczna wobec siebie. Za bardzo czasem. I trzecia. Jaką mam trzecią? A, czasem trochę marudzę. To chyba te trzy.
Najgłupsze urządzenie. Najgłupsze urządzenie. I dostałam ten gadżet, taki ten fidget spinner, to się nazywało. To było takie znane przez pewien okres czasu, coś tam się nim obkręcało, nie wiadomo co robiłam, znaczy nie wiem, może niektórych to kręci. Czego unikasz? Czego unikam? Sama w sobie unikam kłamstwa, bo lubię, jak ludzie są wobec mnie szczerzy i ja też lubię być szczera. O. To jest dziwne, znaczy może dziwne, nie wiem, ale nie zasnę, dopóki nie mam zamkniętych wszystkich przestrzeni. Szafy, drzwi, szuflady. Jak jest otwarte, to jakoś czuję jakiś niepokój. Z perspektywy czasu, co sądzisz o twoim anielskim wejściu do programu? No i co? Koniec. Szybko to minęło jakoś bardzo, ale fajnie było. Pamiętajcie, że więcej zobaczycie w kole Plotka Ekstra, macie link na dole. I co? Żegnam się z wami, buziaki, pa!